dobie wszechwładnego internetu i setek nowoczesnych produkcji filmowych warto przenieść się do początków kina. Taki sentyment za tym, co już minęło, zaprezentowano na tarasie ECEK-u. Na ekranie zmieniały się obrazy, dźwięk do nich na żywo podkładał zespół Drobiazg. Zupełnie jak na początku lat 20., w początkach kina niemego. Nie bez powodu pojawiły się na początku plakaty sprzed wieku zapowiadające seans w kinematografię. Tu oprócz fragmentów polskich seriali prezentowano zdjęcia Ełku, starego i tego z dzisiaj. Te najnowsze to zapis obrazu Ełku autorstwa Dariusza Miliszewskiego. Często były to takie właśnie sytuacje, kiedy przyroda i natura współgrały w ten sposób, że połączyły tą mgiełkę, te klimaty z tym miastem i w ten sposób łapałem natchnienie. Ciągle miałem przy sobie aparat. Ełczanie nie zobaczyli sztandarowych zdjęć miasta z wieżą Ciśnień i mostem na jeziorze. Odkryli inny Ełk, ten nieuchwytny, schowany za ruchem ulicznym. Ełk nie zawsze jest piękny, ale ma w sobie duszę. Kiedy na coś patrzę, właśnie w jakiś wewnętrzny sposób czuję, że te miejsce mogłoby być mi bliskie i chciałbym je zachować w swojej pamięci. Część uchwyconych scen zapamiętają zapewne i jełczanie zgromadzeni w kinie. W oglądaniu i słuchaniu nie przeszkadzała niska temperatura. Zespół do nietypowego koncertu przygotowywał się przez 3 miesiące. Na początek zagrano preludium Chopina, potem utwory ze znanych polskich seriali. To właśnie takie popularne dźwięki usłyszane w radiu były inspiracją do powstania projektu. Jest to muzyka bardzo dla nas przyjemna, jest to muzyka, którą kochamy. Jazz jest wspaniałą muzyką, tym bardziej pomysł połączenia muzyki jazzowej z muzyką z polskich filmów, którą głównie komponowali świetni polscy jazzmeni w latach 50., 60., 70. Muzykom udało się stworzyć klimat idealny do odbioru melodii i obrazu. Obraz musiał bowiem współgrać z wygrywanymi rytmami. Zdjęcia musiały być dobrane do utworu, podobnie jak tempo ich zmiany i cięcia. Tutaj około 50 minut filmu weszło w rekordowym czasie, bo właściwie ja wiem, z tydzień czasu gdzieś niewyspanych noce. A gdyby było więcej czasu, przypuszczam, że można by to zrobić dużo lepiej, ale tak na to jest właściwie powinna być praca na kilka miesięcy. Muzyka grana na żywo może być wykonywana za każdym razem w innym tempie i to należało uwzględnić. Jazz jest taki specyficzny, że można przeciągnąć, że można, że muzycy trochę folgują gdzieś tam, szukają przestrzeni i na przykład utwór trwa o pół minuty dłużej i trzeba takie rzeczy było przewidywać. Sądząc po życzliwym przyjęciu przez publiczność, kinematograf Ełcki spodobał się mieszkańcom. No, rewelacyjnie, coś innego na scenie ełckiej. Ludzie odważni próbują coś zrobić i chwała im za to. Drobiazg planuje kolejne koncerty połączone z projekcją zdjęć Ełku, tym razem już poza miastem.